Sławek, przed Wami ostatni mecz w tym sezonie. To taki mecz, na który chyba wszyscy czekacie. Na pewno udzielają się emocje. Im bliżej tego meczu, tym one są coraz większe i widać to na każdym kroku. Nawet dzisiaj, gdzie przychodzę, jadę przez Gdańsk, czy idę, to cały czas widzę kciuk do góry i wszyscy życzą powodzenia, trzymajcie się. Spora też sympatyków nasza jedzie na ten mecz, więc wszystko, może nie wszystko w naszych nogach, ale duża część pozostaje do rozstrzygnięcia i możemy to przechylić na swoją korzyść po prostu. Mamy w zespole dużo zawodników, którzy są doświadczeni mistrzostwami, ty także, ale są też ci młodsi. Jak rozmawiacie z nimi w szatni i w ogóle jak ze sobą rozmawiacie, żeby się nie przemotywować przed niedzielą? To nie jest łatwe, naprawdę, bo ciśnienie i presja dojdą do tego jeszcze, gdy już będziemy tam na stadionie, cały stadion i w zasadzie będziemy tam wrogiem numer jeden dla Legii i my chcemy im popsuć tam święto, więc nie będziemy ani mile przyjęci, a trzeba sobie z tym jakoś poradzić, czy Lukas Haraslin, czy Simon Sławczew, Borys, byli zawodnicy Legii, jak Kuba, Duszan Kuciak, też nie będą mieć łatwego zadania, ale każdy chyba na swój sposób. Niektórzy się wyciszają, trochę muzyki, inni trochę więcej luzu potrzebują, a jeden wychodzi, po prostu gra. Rozmawialiśmy po meczu z Marką, powiedział, że śmieszna sytuacja, bo w rundzie finałowej nie straciliśmy żadnej bramki, nie potraciliśmy też punktów, dalej jesteśmy na czwartym miejscu. Z drugiej strony może to też łatwiej, że to Legia musi, a Wy możecie, bo jednak wiemy, że jak my podchodzimy do poszczególnych spotkań jako faworyci, to różnie nam to wychodzi. Różnie, no ale to jednak oni mają te dwa punkty przewagi i im jest o wiele łatwiej. Oni w zasadzie remisem mogą sobie też zapewnić mistrzostwo i no są faworytem, nie da się przyznać. My z trzeciego pola atakujemy, ale może być to dla nas dobre pole. No, cieszę się, że po tym miarę dobrym sezonie na koniec mamy szansę jeszcze właśnie o mistrzostwo zawalczyć i pokazały ostatnie mecze tutaj w Gdańsku, że wróciło wielu kibiców Lechii. To oczywiście ta stała grupa, która przechodziła 12-13 tysięcy, zawsze była z nami, ale no doszło do tego, że mamy średnią 17 i to jest fajne. A jakbyś miał już tak sam od siebie powiedzieć coś do kibiców przed tym spotkaniem, to co byś chciał im przekazać? Wierzcie w nas do samego końca. No, na pewno się nie poddamy. Będziemy dalej jedną wielką drużyną, dalej Lechią i co by nie było, bądźcie z nami.